Siemanko, znajdujemy się w Niemczech. W opuszczonym garażu. Wokół tego garażu są same drzewa, także spokojnie mogę się tu chodzić i nikt mnie nie będzie widział. Pewnie chcecie zobaczyć, co jest w środku. W takim razie zapraszam was. W środku znajdują się dwa samochody. Mercedes i Audi. Nie wiem dokładnie, jakie to są modele, ale ktoś z was, kto się zna, na pewno będzie wiedział. Teraz muszę się tylko dostać do środka. Drzwi są zamknięte niestety, więc będę musiał przejść tym małym okienkiem. Auta są tak zakurzone, że ledwo widać lakier. Jednak mam nadzieję, że w środku będą wyglądały o wiele lepiej. Zajrzymy teraz do środka. Zawsze ciekawi mnie w autach ich przebieg. Tu jest 231 tysięcy, także nie jest wcale zbyt dużo. Chyba więcej stał niż jeździł. Jak widzicie, Mercedesik jest w automacie. Ja osobiście wolę manualną skrzynię biegów, ale to już kwestia gustu. Skóra w Mercedesie jest w miarę zadbana, nawet nie jest popękana. I te piękne, wygodne siedzenia w każdym Mercedesie. Chodźmy teraz sprawdzić, co jest dalej. W jakim stanie jest Audi. Po Audiczce, jak widzicie, już niewiele zostało. Wszystko zostało wyrwane z niej.
Jeśli Wam się podobał film, to subskrybujcie kanał i zapraszam na kolejne moje filmiki. Pozdrawiam.